I teraz do czego w Europie zużywamy w głównej mierze gaz? Ponad 30% i na pierwszym miejscu to jest wytwarzanie prądu i ciepła, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i elektrownie ciepłownie zawodowe. Drugie miejsce to jest gospodarstwa domowe, czyli ludzie, którzy korzystają z gazu w celach grzewczych i konsumpcyjnych, przemysł, usługi, no i inne zastosowania pozaenergetyczne, które tutaj są. I te... Thank you.